Witam Was z Czytelnicy na kanale iWitarot. To czytanie będzie na miesiąc marzec. Ta strona jest na pracę, a ta na miłość. I jeszcze później, po tych czytaniach, spróbujemy zobaczyć, co będzie w danym tygodniu. Ogólny zarys, taki przedstawiony w jednej karcie, czyli cztery karty na cztery tygodnie marca. Zobaczymy, co z tego u Was wyniknie. Dobra, więc zaczynamy. No tutaj już wcześniej wylosowałam karty, tak jak u innych znaków, żeby czasu nie tracić na tym, tak? Tasowaniu i tak dalej. Więc tutaj czwórka mieczy jest i wieża. Słuchajcie, wy się martwicie, że coś wam się wali w pracy. Może się coś zawalić, może być coś takiego, że mogą być nagłe zwolnienia. Może zakład pracy nie wytrzymał tych różnych zaostrzeń i po prostu jest likwidacja. Może pracownicy poszli na urlop, ty musiałeś iść na urlop. No teraz naprawdę jest ciężko, właściwie w każdym znaku coś wychodzi takiego. Niestety. I ty po prostu tu odpoczywasz, myślisz, co będzie, tak? Co zrobić? Czy czekać, aż całkiem stracisz nadzieję na naszą współpracę z kimś, czy w tym zakładzie pracy, w którym jesteś, czy no w ogóle to, ta sytuacja, która na przykład dzisiaj jest, ona w marcu runie. Nie wiem z czerwca, w jakiej ty jesteś sytuacji, na pewno będziesz wiedział, o co chodzi, czy będziesz wiedziała. Asi mieczy, wiecie, to są myśli, w ogóle ogólnie to miecze są, przedstawione są myśli każdego i myślisz, by odciąć, odcinasz coś w głowie, tutaj myślisz właśnie, że trzeba będzie coś zmienić tą sytuację, tak? Trzeba będzie coś zrobić, więc stare sprawy będziesz, masz jeszcze chwilę, żeby nad nimi, może je wykończyć, skończyć, zwolnić się, może szukać czegoś nowego. A żeby zaistniało coś nowego, musisz skończyć z czymś starym. Zobaczymy. To pytamy, dlaczego wyszły cztery miecze i wieża. Zobaczymy. O co tam chodzi konkretnie? No proszę, no. Nieźle. As kielichów. Bardzo proszę. Potem zobaczymy, dlaczego as mieczy. Tutaj początek. Początek. Znowu no, szykuje się nowa praca. Nowy pomysł na pracę. Odwrocie 5 kielichów. Słuchajcie, no powiem Wam, że karty wyszły Wam na pracę, no naprawdę rewelacyjne. Można by powiedzieć, że dają dużą nadzieję. No a dlaczego? As kielichów mówi o nowej pracy właśnie. O jakiejś współpracy, jaka ci się może z kimś szykować. Może to być bardzo długotrwała współpraca. To będzie coś nowego. Możliwe, że otworzysz swój biznes. I to będzie coś, co lubisz robić. Jakąś pasję
przemienisz właśnie w coś zarobkowego, będziesz mógł na tym zarabiać, tak? To również spotkania biznesowe będą udane, tak? W ogóle ogólnie realizacja planów ci się powiedzie. Więc już mi się wydaje, że to, co robię, nie powinieneś się tym denerwować. Po prostu odpoczywaj. Może masz jakiś plan na biznes, coś nowego i możliwe, że od marca ruszysz z kopyta. No piątka kielichów mówi, że nadzieja powróci do ciebie, tak? Bo jest w odwrocie. Czyli tak jakby ta zła pasa odwróciła się zupełnie. No, to jest również pogodzenie się z przeszłością, czyli z tym, co się nie udawało. Jeżeli byłeś chory, to będziesz, to wyzdrowiejesz, tak? Bo tutaj też właśnie ta karta jest choroby, ta. Że źle się czujesz. No, w dzisiejszych czasach to już wszystko jest pod jedno. W każdym razie będzie super, będziesz zadowolony, myślę. Myśl o nowym biznesie, o nowy, masz nowe plany, to śmiało w marcu zacznij działać. Zobaczymy, jaka jest rada. Proszę bardzo, 10 kielichów. Wszystko ułoży się po twojej myśli. Może to być firma nawet rodzinna. Tu jest właśnie kot i pies. Wszystko jest możliwe, naprawdę, jak się tylko chce. Ok, teraz zobaczymy, co tam u ciebie słychać w miłości strzelcu. No, król kielichów to jest ktoś bardzo dobry, o dobrym sercu. Możesz to być ty, może to być twój partner, tak? Ktoś pomocny, może. To ktoś, kto, na kogo możesz liczyć. Jednak w tej karcie jest również osoba, która na pewno nie wejdzie w związek, jeżeli jesteś na przykład mężatką. To właśnie król kielichów jest taki w porządku facet, że no, nie będzie robił jakichś tam niezdrowych sytuacji, że tak powiem. No, dziewiątka denarów i dziewiątka buław. Tutaj jest ktoś po ciężkich przejściach. Może dochodzisz do siebie. Może masz kogoś właśnie królu kielichów, gdzie możesz porozmawiać. Spotykacie się, rozmawiacie. Dobrze spędzacie ze sobą czas. Jednak nie jesteś taka ufna może. Może to również energię można odwracać, tak? Zobaczymy, co dalej karty powiedzą. Dlaczego król kielichów wyszedł? Dziewięć mieczy, więc coś cię trapi, męczy. Że mam cesarz. I co? Więc tu na pewno są noce nieprzespane. Myślisz o kimś? Bardzo. Nie śpisz po nocach. Chcesz z tą osobą być. Może jesteś tym królem kielichów. Tu jest z kolei cesarz. To jest ktoś, kto jest pewny siebie, seksowny.
ale też bardzo zadufany w sobie. Proszę. To jest taki ktoś, co nie uznaje innych racji niż własnej. Właśnie on tutaj tak wygląda. To jakby tak popatrzeć. To jest ktoś, kto płacze za kimś, może za tym królem kielichów, również tak może być. Dziewiątka denarów. Ktoś tu się, no, same dziewiątki mi to wyszły. Tu ktoś cierpi, ktoś tutaj nie ma zaufania do różnych sytuacji, jest skaleczony, skaleczona, może przez tego cesarza. Tutaj znowu jest ktoś, kto nie przejmuje się niczym, tak? Tu jest pielęgnacja związku. Cieszysz się z tego, co masz. To są różne sytuacje. Może ty jesteś tą kobietą w związku z królem kielichów i dobrze wam razem. Cieszycie się sobą. Naprawdę to są różne sytuacje. Tylko ten czwórka, właśnie ten cesarz. Ktoś dominujący. Ktoś, kto może krzywdzić słowem, kto nie widzi tego, że kogoś w ogóle krzywdzi. Możesz to być ty, może być to osoba, z którą jesteś. Może chcesz po prostu, można też energię zmieniać. To naprawdę strzelców jest tak dużo i różnych sytuacji, że ty najlepiej wiesz, jakiej ty jesteś sytuacji tutaj. Możesz spotkać, jeżeli jesteś samotny czy samotna, możesz spotkać kogoś, kto cię doceni w tej karcie. Albo jesteś sam, albo sama z wyboru. To są naprawdę różne możliwości. Może nie chcesz być z tą osobą, bo ci krzywdzi po prostu. Dominuje nad tobą. Dobrze, zobaczymy, jaka jest rada. Rada jest. Jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o nią. Lub jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, pomóż ty tej osobie. No, mnie się to skojarzyło może być do psychologa, może iść do poradni małżeńskiej, tylko że jak? Przez telefon? No teraz usługi telefoniczne są, więc no, się śmieję, ale teraz naprawdę ciężko coś chyba tylko prywatnie, tylko. Dobra, zobaczymy, co tam dalej karty powiedzą. Na każdy tydzień miesiąca marca. Okej. Pierwszy tydzień marca. Zobaczymy, co ci przyniesie strzelcu. Bo te miłosne sytuacje są tak różnorodne. No, można tyle historii wymyślić, że ja naprawdę ciężko by, musiałabym chyba jedną osobę tutaj mieć, żeby jej tak konkretnie powiedzieć. O, proszę. Rycerz kielichów. Król kielichów. To jest drugi tydzień. Trzeci tydzień. O, dwie karty.
Świat giermek. Denarów, proszę. Tu widać wszystko? Widać. I jeszcze czwarty tydzień. Giermek buław i giermek rycerz. Kurczę, ale wam wyszło. Właśnie o to chodzi, że tutaj już widać, dobra, ale po kolei. W pierwszym tygodniu coś fajnego się ułoży, będziesz wszystko w rąkach, ale to jest na pewno o uczucia. Wszystko wyjdzie tak, jak chcesz. Będziesz pełen energii. Z kimś będziesz rozmawiał, ktoś cię wesprze, może będziesz się komuś zwierzał, czy zwierzała. Dobra, w drugim tygodniu tu też chodzi o emocje. Nie będziesz ich ukrywał, czy nie będziesz ukrywała. Będziesz komuś pokazywać, jak bardzo tą osobę cenisz. Możliwe, że w tym tygodniu, jeżeli jesteś kobietą, spotkasz mężczyznę, na którym ci będzie bardzo zależało. Może jakiś przypływ uczuć. Trzeci tydzień. Coś tutaj właśnie, coś się skończy, to jest świat. Coś zacznie, tak? Tu chyba o pieniążki chodzi. Tu o jakieś nowe inwestycje możliwe. Jakieś okazje do transakcji. Możliwe, że właśnie zaczniesz działać w sprawie swojej firmy. Też tak może być. No a w czwartym tygodniu z kim się możesz pokłócić? Bo tutaj jest właśnie giermek mieczy. Zobacz, on biegnie nie patrząc nigdzie dookoła. Możesz się tutaj wkurzać, że jakieś rozmowy nie wyjdą. Możesz się naprawdę jakieś transakcje. Możesz coś usłyszeć, co może ci nie spasować, ale karta mówi, żebyś wziął sobie do serca te krytyki możliwe, że, bo mogą ci kiedyś w przyszłości pomóc. No ale tutaj gierku buław. Z kolei przeżyjesz coś wyjątkowego. Może spotkasz tą osobę, będą ostre rozmowy. Może nie będzie ci się podobało to, co ma ci do powiedzenia. Ale będziesz wiedział, czy wiedziała, że ma rację. Ustąpisz. I wtedy będziecie się częściej spotykać, to jakiś początek jest. Takie starcie. Zimna kalkulacja i moc. Zobaczymy. Podzielcie się, czy coś w ogóle rezonuje w tym czytaniu z wami, z Czelce, bo naprawdę na tą miłość to no, sama byłam zaskoczona. Tutaj również mogą być różne sytuacje przedstawione. Oczywiście z mojej strony życzę wam wszystkiego najlepszego, by poukładało się wam w marcu jak najlepiej po waszej myśli. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa!